Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Jeszcze raz? Za czwórkę by nie oddali, kurde. Ten jeździ cały czas za nami. I szpieguje. Nie mam pojęcia, ale żyje, było zdrowo. Nowy model. Siema, chłopak, nie wiem, tędy. Ale zgód? Dobra, szaj sobie to. To bani. Chodźmy dalej. Każdy w kombiku. Na ładnej lampce. François. Ciula widać. François tu bez wypadki przywożą. Mają tak połapane na rejestracjach przyjeżdżają. Tu Francuzów kupiłem sporo z opaków. Wszystko takie ładne jak to. Panoramka, wszystko się dzieje. Złota edition. O, sport. Platyna. Można śmiało powiedzieć. Tu szef dla siebie tak jak kupuje. Jakąś Alpinę, to jest Alpinka ta, nie, czy nie ta? Kupił Alpinkę piękną ostatnio. E30 kupił sobie również. O, ja cię. No. Gdzieś tam łazi po tych różnych miejscach i wyłapuje sobie fajne sztuki. Tu nikogo, tu nikogo, tu nikogo. Pogoda sprawia to, że jak ja mówię, że będzie do dupy, to jest do dupy. Tu też nikogo, nawet szkoda zawijać, skoro nikogo nie ma. Idziemy w drugą część placyku. Tam gdzie Abarth i inne. Ulizanego tu nie ma, czasami ma fajne auta. Nie ma ulizanego, w robocie drzwi podparte taboretem. Chłopaków też nie ma. Chudego z ojcem nie ma. W Estelainie kupili, proszę bardzo. W Estelainie bardzo ładnie. A Krzysztof pytał mnie kolega, czy coś się dzieje na dzielnicy. No człowieku, tu się dopiero dzieje. Sytuacja się zagęszcza. Tu jest bulików trochę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pięćsetka tam stoi długo, niebieska. Tu są bogate. Chcę zobaczyć, w biurze jest ktoś, bo tutaj muszę dokumenty odebrać. Bogate biurojscu. Nie ma nikogo. Mieszka tu Abdul. Nikogo to nikogo. Dokumentów nie odbierzemy. Odbierzemy w przyszły wtorek.
przyszły, czyli oczywiście, proszę Państwa, następne tematy bogate, bardzo bogate. Gdzie nasi zniknęli? Gdzieś mi chłopów wsysnęło. Nie przejdę, bo felgi się rozestawiły. Idą, dobra. Teraz się dowiemy, czy to w ogóle benzyna, czy ma sens się interesować. Od mojej strony ładna. Kółko zapasowe. 1,8 benz na moje oko. 1,8 benzyna w półskórach. Czy to nie jest tego, którego nie ma, czy to jest tego, który... Ostatnio dobraliśmy Zafirę i był w budce tamtej. Cyknięty mocno? Nie, to co tam koszyce napięte, to sport jest wercony. Ja zapytam, czy może ktoś jest w tej budce? A fajnie wygląda sport, ale czemu takie białe przód? Dzień dobry.